Halo, halo, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, ja nazywam się Czechu, witam widzowie, widzę, że oglądacie serię, więc możecie zostawić lajka i wpaść na Twitcha, dzisiaj robimy test Arnolda, lodo herbato. I poddymiamy sobie na streamkach, więc możecie, znowu odpaliłem ten zakładkę Steam. Halo, ja chcę biegać, może lagować, o, coś zawinęłem, a to przypadkiem, halo. Jesteśmy, słuchajcie, w karczmie, muszę na sam początek kilka informacji wytłumaczyć, co się stało. Nie no, pochodnie mi pod teksturę, zaraz dywan podpalę, ale kwas. Muszę wam wytłumaczyć, co się, słuchajcie, stało. Stało się tak, na samym starcie, sorry, że będzie tyle gadania, ale muszę powiedzieć, że słuchajcie, jesteśmy niedaleko, ja tylko poszedłem po karczmy, chwilę porozmawiałem, ale sprawa wygląda mniej więcej tak, że niestety wywaliło mi prąd, a co za tym idzie, usmażyło mi się całe nagranie, które tutaj te 10 minut biegłem i sobie z kimś tam rozmawiałem. Na szczęście zapis miałem daleko. Jest to jakiś plus, bo dzięki temu wy możecie sobie zobaczyć to, o czym gadaliśmy. Tu jest Bastian, czyli właściciel tej karczmy i słuchajcie, zawinęliśmy coś takiego jak jaja dla Bastiana i tutaj pisze, jak niby mam przyrządzić jajecznicę dla naszych gości, jeśli ciągle zapominasz kupić świeże jaja z serwojadów. Albo natychmiast zdobędziesz tuzin tych jaj, albo możesz zapomnieć o serwowaniu naszego specjału, Marta. I my podchodzimy i dzięki temu możemy normalnie odsprzedać jajca. Proszę, to dla ciebie. Dwa jajca dla Sebastiana są i... Czy ja kupiłem od niego mapę? Kupiłem mapę, słuchajcie. To już wam wszystko pokazuje. Spytamy go, jak idą interesy. Że podatki rosną z dnia na dzień, połowa zbiorów zgniła przez te podtopienia, to jeszcze farmerzy ciągle gadają o tej bestii z lasu obok wioski. Nadchodzą ciężkie czasy. No, jak w Polsce. Ja jak chcę radzić, widzowie. Tak wygląda mapa, ja już widziałem tą mapę. Mapa Archeolos, pięknie zrobiona ta mapa. Kupiłem taką mapę, mogę też kupić tej mapę tej wioski, ale po prostu postanowiłem wydać 100 golda, żeby chociaż mniej więcej wiedzieć, jak chodzić. Myszkować się zachciało, co? Łapy precz od mojego gulaszu. Wybacz, myślałem, że zrobiłaś go dla nas. Jakbyś nie zauważył. Normalnie było tak myślane. I każdy z was stanie porówno. Komunizm. Tu se gadałem z nim, to mi się chyba kazał odczepić. Idziemy do naszego brata. Nasz brat jest na górze. Ja nie wiem, czy ten zapis jest już z momentu, kiedy z bratem rozmawiałem. Wydaje mi się, że istnieje szansa, że możliwe, że nie. Patrzcie tu, jakie drzewka tu rosną. Bagienne ziele. Normalnie jest hodowane chyba. Jorn, martwiłem się o ciebie. Spokojnie, bracie. Jest nasz brat. Nie tak łatwo. Chyba nie było gadane. Takiego starego wygi jak ja. Te małe dranie wzięły mnie z zaskoczenia. Najbardziej agresywny był taki dziwny, szary osobnik. U nas na Londram nigdy takiego nie widziałem. Nie musisz się przejmować. To tylko małe urządzenia. Wypocznę trochę i wszystko będzie w porządku. Lepiej opowiadaj, jak pozostali. Dotarliście do wioski w jednym kawałku? Da ci się odnaleźć wuja? Podgłośnię wam trochę. Rozmawiałem o tym z Wiktorem. Mówił, że Kurt mieszka niedaleko karczmy. Podobno niedawno wyruszył na połów i powinien niebawem wrócić do wioski. Odwiedzimy go, gdy oboje trochę wypoczniemy. Mam nadzieję, że dźwięk jest git. Tu się trochę pozmieniało, jak mi wywaliło, więc... ...oczyścić drogę, a reszta ma niebawem dotrzeć do wioski. Dobrze to słyszeć. Bałem się, że sobie nie poradzicie sami. Nawet zastanawiałem się, czy do was nie wrócić. Ale później wpadły na mnie te krwiopijce i wiedziałem, że potrzebuję czegoś na moją ranę. Nie ma tego złego. Przynajmniej udało wam się wejść do środka bez większych problemów. Wyśpij się, Marvin. Od jutra zaczynamy nowe życie na tej wyspie. Normalnie jest nowe życie zaczynane. Tak zawsze jest. Od jutra normalnie jest niepalone. New life. Jest skrzyneczkę, kufer, ale chyba go otworzyć. No i sadek, ale będzie to na pewno jedna z umiejętności, które poznam jako pierwsze. No ja jak tylko widzę skrzynkę, to już mi się widzowie oczy świecą. Tu się musimy kimnąć i nie będę spoilerował, co się stanie. Witam. Co się dzieje? Co się dzieje? Wybacz, że budzę cię tak wcześnie, ale do wioski dotarła właśnie reszta waszych towarzyszy. Opowiedzieli wartownikom... Lodo herbata! Była trochę naciągana, ale ostatecznie zostali wpuszczeni do środka. Widziałeś może gdzieś Kurta po drodze? Niestety nie. Wygląda na to, że będziesz musiał zajrzeć do niego osobiście. Gdzie dokładnie mieszka?
Gdy wyjdziesz z karczmy, powinieneś skręcić w lewo w stronę dworu Sir Ramseya. Tak, jasne, normalnie będzie pamiętane. Do wzniesienia, na którym tak, przed wzniesieniem na budynek w lewo. Obok siebie chat. Kurt mieszka w największej z nich, tuż nad rzeką. Tuż nad rzeką, jasna sprawa, już pamiętam, normalnie będzie. Jasna sprawa, Wiktor. Wygląda na to, że będę musiał przygotować dodatkowe łóżka, a Marta nagotować więcej gulaszu. Byłeś może u Jorna? Jak się dzisiaj czuję? Marta podała mu napar ziołowy i regularnie nakłada kompresy na ranę, ale wciąż jest bardzo osłabiony. Wygląda na to, że bez pomocy cyrulika albo alchemika się nie obędzie. Na twoim miejscu porozmawiałbym z wujem. Z tego co pamiętam, to dobrze dogadywał się z miejscowymi alchemikami. Jeśli będziesz czegoś potrzebował, znajdziesz mnie tutaj, w karczmie. Dobra, wszystko, Wiktor. Potrzebuję czegoś od ciebie. Masz coś jeszcze do pogadania? Nie wszyscy patrzą na was przychylnym okiem, ale tu, w gospodzie, nic wam nie grozi. Możecie spać spokojnie. Dobra, luźno. Więc tak wygląda początek, którego niestety nagranie zostało usmażone przez to, że ktoś załączył, kurwa, 3 lampki choinkowe za dużo na tym osiedlu i wszystko wydupcyło. Ja bym se bucha z fai wodnej zadupsnął. Chodź tu. Spoka. Co daje faja? Tylko animacje? Jarańska? Dobra. Klep. O, halo, wycofka. Płucka klepnięte i lecimy dalej. Co wam powiem, widzowie? Że się muszę rozkręcić zanim będę gadał. Bo tak jak mówię, trochę zły jest ten, żeby wywaliło nagrywanie. Nie dość, że muszę was obsługiwać, to jeszcze zadaję idiotyczne pytania. No dobra. Jak życie? W końcu jesteśmy bezpieczni. Rozumiem, już chwila, widzowie, odpalam program i przy okazji se gadam z postaciami. Jak widział, leci? Jak karta nie graficzna. Sądziłam, że ludzie na Archolos będą tak nieprzychylni. Co chwila ktoś ma do mnie o coś pretensje. Rozumiem, nie rozumiem. Rozumiem. Ty, ale super... A nie, żartowałem. Dobra, ile tu, jaki cały skład tu jest. Witam serdecznie. Timo. Wszystko w porządku? Tak, w porządku. Nie wiem tylko jak do cholery mogłem zgubić ten cholerny kompas. Kompas? No ten... którym miałem zapłacić za podróż. Grunt, że żyjemy. To najważniejsze. Zapewne masz rację. Dzięki jeszcze raz za pomoc tam. Na statku. Nie pomogą ci, bo było mi cię żal. Nie myśl sobie, że opie, pomogłem ci tylko wyskakuj z pitosu. O czym ty mówisz? Gdybyś był bardziej uważny, być może wielu ludzi udałoby się uratować. Wszystko w życiu ma swoją cenę. I masz teraz u mnie dług do spłacenia. Myślałem, że uratowałeś mnie, bo jesteś dobrym człowiekiem, ale widzę, że obchodzą cię tylko monety. Jesteś taki sam jak reszta. Kościół! Odłóż broń! Dobra, szefie. Nie jesteś wcale taki głupi, na jakiego wyglądasz. Dzięki, szefie. Bastian to koks. Bastiana nie bijemy, bo Bastian ma dużo rzeczy na sprzedaż. Jak się dzisiaj czujesz? Między innymi koks mapy. Lepiej, ale nie czuję się jeszcze na siłach, by wstawać. Będziesz musiał sam poszukać Kurta. Jego chata była za karczmą. Z pewnością trafisz. Jasne, że trafię. Po półgodzinnej wędrówce w tom i weftę. Teraz będziemy przez 40 minut pewnie widzowie poznawać w ogóle cały ten lore tutaj, co się dzieje. Od czasu za dużo dymów nie będzie. Starszy powołał wartowników, ale według mnie to za mało. Przydaliby nam się prawdziwi strażnicy z krwi i kości. Rozumiem. Co słychać? Przyszedłeś mnie denerwować? Jeśli tak, to sobie daruj. Próbuję przekonać tych wieśniaków, żeby zaczęli nas lepiej karmić. Babie jak zwykle giga dick. Razem jest giga koksem, chyba nie? On by spokiał. Co słychać? Cześć Marvin. Witam. Jesteśmy bezpieczni. No i można... Można z kulturką, widzowie. Pewnie, że można. Dobra. Pogadali, to idziemy. Marvin, nie wszyscy z naszych... Ale chyba głośna muzyka jest, co? Co? Kogo brakuje? Wygląda na to, że Maven i Daryl zostali w jaskini. Powinienem o tym pomyśleć wcześniej, ale dopiero teraz zdałem sobie sprawę, że ich nie ma. Och, jeśli coś im się stało... Rupert. Nie wiem jak ty, ale jestem gotów po nich wrócić. Dobra, pewnie, że Rupert, lecimy.
Pytałeś strażników o pomoc? Pytałem, ale nawet palcem nie chcą ruszyć. Trochę im się nie dziwię, cud, że w ogóle nas wpuścili do środka. Na ich pomoc nie ma co liczyć. Dobra, pewnie, że ich poszukamy. Pomoc. Twoje nastawienie? Zanim jednak wyruszymy, a mi twoje rupę. Dla Darylla. Co masz na myśli? Jest ciężko ranny. Możemy nie dać rady go przenieść. Gdyby udało nam się załatwić jakąś miksturę leczniczą, mogłoby to bardzo ułatwić sprawę. Ty zajmij się miksturą. Ja postaram się zdobyć coś, czym moglibyśmy się lepiej bronić. Podoba mi się to. Lepsza broń, a ja miksturkę muszę kupić. Damy radę. Witam serdecznie. Gabriel. Co tutaj robisz? Pilnuję, żeby żadnemu z was nie przyszło przez myśl myszkować po nie swoich gratach. Za późno. Coś chujowo pilnujesz ty. Jak wygląda twoja praca? A jak może wyglądać? Siedzę i patrzę na magazyn. Czasem kogoś trzeba przywołać do porządku albo owce pognać z powrotem na pole. To musi być bardzo odpowiedzialna praca. Dlatego mnie powierzono to zadanie. Co słychać? Co cię to interesuje? Zostaw mnie w spokoju. Co to za budynek? Magazyn. Nawet nie myśl o tym, żeby próbować coś ukraść, bo srogo tego pożałujesz. Opie. Coś mi się ja? Wydaje, że chyba opuszczałeś nigdy lekcje dobrych manier. A to dobre, chcesz mi jeszcze coś powiedzieć? Po prostu nie rozumiem, czemu nas tak traktujecie. Jeszcze masz wątpliwości? Z chęcią dowiem się, o co chodzi. Dobra, powiem ci, dlaczego nie lubimy takich przybłęd jak wy. Myślicie, że jak dostaliście po dupie od orków, to już wam wszystko wolno? Zabieracie nam zapasy, zabieracie nam jedzenia, kto wie, może niedługo zaczniecie zabierać nam nasze baby. Życie już pewnie zaczniecie nam odbierać. Biedak zginął przez was, jestem tego pewien. O kim ty mówisz? Jak to o kim? O Henryku. Nie znam. Nie znam człowieka. To był dobry facet, uczciwy i sprawiedliwy. Był najlepszym wartownikiem w wiosce, ale któreś z was zaszlachtowało go jak kreto szczura. Nie mamy z jego śmiercią nic wspólnego. A Beliar, jeden was tam wie. Żadnemu z was nie ufam i nie zaufam. A teraz poszedł mi stąd. Mam robotę do wykonania. O ty kurwa. Odłóż broń. O. No proszę, jednak można. Dobra, ma większego miecza, nie atakuje. Witam ja na... Może nie, bo nam wpierdzie... Ale ja się udam na magazyn, widzowie. Ja mam przycisk, tutaj patrzcie, robimy Cox, zapis. Zapisuję i to się zawsze długo zapisuje, ale wiecie co ja mam? Ja mam, widzowie, przycisk do zatrzymywania nagrywania. Dla widza, co by widz nie musiał czekać 40 minut. Wchodzimy! Witam serdecznie, oczywiście, że ja... Co ty tam robisz? Co ja tu robię? Nic nie robię, panie farmerze. Mądra decyzja. Nie ma sprawy, idę se dalej. Co ty tam robisz? Co ja tu robię? Zgubiłem się. Mądra nie mam akurat decyzja. Mapy nowy w mieście, więc chcę spieć. Witam serdecznie. Co ty tam robisz? Nic tu nie robię, zgubiłem się. O, witam serdecznie. Co ja tu robię? Ja czego tu szukam? Dobra, zanim wy zejdziecie, dam wam jeszcze opierdolę wszystkie zapasy. Ty, to było mądre, mogłem tam iść na lewo i naprawdę ukraść zapasy. Ale już poszło. Dobra, idziemy tutaj, widzę, ktoś się chilluje. Bombę. Witam serdecznie. Jesteś. Jak życie? Coś ty za jeden. Nie znam cię. Ale magika wąsa. Jak życie? No dobra. Nie ma sprawy. Tu ktoś trenuje z machem, mieczykiem, knagą. Hej. Mógłbyś mnie podszkolić? Ciebie? Mam trenować mieszkańców wioski, a nie obcych. Znajdź sobie kogoś innego. Na pewno jest coś, co zmieni twoje zdanie. Owszem, złoto. Jego nigdy nie za dużo. Jak mi go trochę przyniesiesz, to pogadamy o twoim szkoleniu. 10 sztuk złota. Nie zawracaj mi głowy. Jak ja mam 16. Może, widzowie, poczekamy. Zawsze można te 10 golda, zgaduję, dorzucić, sianka. No niestety tu jest kufer, ale giga sadek, bo go nie otworzę. Co tu się dzieje? Coś tu jest. Piwo, Arnold. Dobra, git, beczka. I co to daje? To mi daje na przykład HP? Tylko, że się moja postać czuje kos.
Ale fakt, że jest animacja otwierania beczki, to jestem absolutnie kurwa zakochany. Ty, mogę ci skroić chleba, ty się nie zorientujesz? A jak się zorientujesz, to jest giga przypał, więc może nie kradnę na razie chleba. Ty, jak taki jest długi zapis, to... O kurwa, co ja przeskipować? Kim jesteś? Jestem Paola i pracuję jako piekarz. Na całym Archolos nie znajdziesz tak pysznego chleba jak u mnie. To poka. Widziałem, że to są zajebiste przepisy na słodką bułeczkę oraz wiejską szarlotkę, ale to nie będę kupować. Ale co? O kurwa, a chłop takie ustawione tego. Żeby dobrze pracować i szybko piec chleb, to ma i musi, wiecie, wysypywać tylko taką rundkę tu od razu. Jeden i... O, cringe'owy ten żart, aż mnie trochę oj. Aż mnie kurwa ścięło. Zmarzyło aż mnie. Witam serdecznie. Czym się zajmujesz, panie Uwe? Czym się zajmujesz? Jestem wioskowym cieślą. Nazywam się Uwe. Obróbka drewna nie ma przede mną tajemnic, z czego chętnie korzystają wszyscy mieszkańcy Silbach. A ja chętnie odpowiadam na ich prośby. Jak leci? Czym więcej obcych na wyspie, tym gorzej. Nie, żebym im nie współczuł utraty domu, ale Archolos nie pomieści wszystkich mieszkańców archipelagu. Pokaż mi swoje towary. Tomasz, drewno na sprzedaż? Zestaw wytrychów dla początkujących zawiera zestaw tuzin wytrychów, idealny dla początkujących cieśli. No ta, a poczekaj. To cieśla, po co cieśli wytrychy? I włamywaczy, a to dla nas widzowie. Użyj, aby je wyciągnąć. Początkowy zestaw kradziejski? Kurwa, to ja bym nawet coś sprzedał i bym chciał ten zestawik kradziejski. Kurwa, nie zdążyłem sobie upiec mięsa niestety. I chyba nie mam za bardzo co sprzedać. Nie mam nawet tyle siana, żeby mu sprzedać, żebym miał tyle golda. Kupiłem mapę za 100. Więc... O, a tu mogę sobie użyć tego? A nie, to mogę mu skroić piłę do drewna, ta? Czy nie? Czym? A, czym? No tym, co tu leży, we to skrój. Znaczy nie, żartowałem, głośno myślę. Żartowniś. Uglasz. Pajac, witam serdecznie na kanale. Zostaw lajka. Weź na Twitcha. Dobra, idę, wiem, że tu jest kuchnia, bo już tu byłem. Trzeba coś usmażyć. Ty, czemu mam tyle FPS-ów? Halo? Ty, poproszę więcej FPS-ów. Dobra, już myślałem, że się zbugowałem. Ty, poczekaj. Ja wiem, że kobiety w kuchnia... Nie... Dobra, nie żartuję. Może lepiej. Widzowie, bo widzowie to oglądają, to może lepiej tak nie mówić. W końcu ktoś mnie ogląda, a ja lubię czarny humor strasznie. Bo wiadomo, że są giga koksami i robią najpyszniejsze jedzonko. Witam serdecznie, farmerkę. Widać, że... Dobra, nie, koniec seksistowskich żartów. Thorsten, właśnie ja mu już mówiłem, bo ja z nim gadałem i na tym zakończyłem odcinek. Zakończyłem, usmażył mi się odcinek. Ktoś kojarzy tego gościa, ale nie wiem, który to jest kowal, ale ja nie wiem, skąd był ten kowal. Wydaje mi się, że w Gothicu 2. Jestem jedynym kowalem w tej wiosce. Wydaje mi się, że mógł być albo najemników, albo w Corinis. Albo nie. A w sumie nie pamiętam, gdzie był ten Thorsten. Na pewno wygoogluję sobie i wam powiem, jeżeli nie pamiętacie albo nie graliście w dwójkę. Wykuj mi klingę. Pokaż co tam masz. No on ma mieczyki, ja już nie będę udawać zaskoczonego, że nie wiem. Bo wiem, wymagana siła... To jest siła, której nie posiadamy. Ile posiadamy siły? Nawet nie wiem, jak to sprawdzić na razie. Ale wydaje mi się, że zdecydowanie... Młot kowalski, a co ty mogę robić? Premia do walki bronią... Penetracja pancerza, broń jednoręczna, a to co daje? Penetracja pancerza.
Ale to chyba bardzo podobne jest. Nie wiem nawet czym to się różni tak za bardzo. Sztylet chyba gorszy. O, tutaj mamy, no tak, zapomniałem widzowie, mamy tutaj normalnie schematy, które kupujemy, więc nie będziemy wyrabiać tylko i wyłącznie jednej broni. To zrobili kilka broni. To nie jest giga pochrzan dla twórców? Co słychać? Coraz więcej osób trafia na wyspę. Jeśli jest to zwiastun nadciągającej wojny, to chyba najwyższy czas pakować manatki. Tak z ciekawości, skąd pozyskujesz materiały do pracy? Bo teraz wam wygłupuję. W piecu, czy skądś sprowadzasz? To zależy, o jakich materiałach mówisz. Węgiel skupuję od Helmuda na wschodzie wyspy. Powstałą z niego surówkę wypalam w piecu albo jednorazowo w dymarkach. Widzę, że masz jakieś pojęcie o robieniu w kuźni. Kiedyś pomagałem ojcu przy pracy, ale to stare dzieje. Wiele zdążyłem już zapomnieć. Kowalstwo to sztuka, której się nie zapomina. Podobnie jak cięcie drewna czy oprawianie zwierzyny. Masz wokół ten sam błysk, który kiedyś widziałem u mojego ucznia. Gdybyś chciał, mógłbym spróbować coś z ciebie wykrzesać. Ciekawostka dla widza. Torben to jest postać, która występowała, nie Thorsten w Gothiku 2 i był to chłop, był to stolarz. A Thorsten to jest postać testowa występująca w Gothiku 3. Takie coś wygooglowałem. Dobra, fajnie, że se mogę googlować i gadać. Jeżeli nie wiecie jak to zrobić i się zastanowiliście, a chcielibyście sobie pograć, to widzowie jest poradnik, jak sobie zainstalować DX-a, żeby to jakoś w miarę śmigało. Chłopak jest bystry i szybko się uczy, ale przed nim jeszcze sporo pracy. Ja jestem tu po to, żeby wyszedł na ludzi. Tak jak jego ojciec. Możesz mnie czegoś nauczyć? Tak, ale jeśli mam poświęcać czas takiemu żółtoziobowi, to muszę coś na tym zyskać. Zapłać, a nauczę cię podstaw kowalstwa. 150 sztuk złota? Czas na mnie. Słuchaj, Thorsten. Jak ty chyba kurwa się młotem za mocno uderzyłeś. Witam Ruperta. A Rupert ogarnie u Thorstena mieczyki. No i kos, ja muszę ogarnąć kurczę potkę. Ty, tyle tu rzeczy do... Czego tu szukam? Jak ja nic nie szukam, gościu, co ty? Idziemy. Ale się składzik zleciał. To nie było takie trudne. A ja bym chciał se pogadać trochę tu. To jest prywatny warsztat. Czego tu szukasz? Jestem tu od niedawna i zwiedzam okolice. Jeśli już musisz, to rób to w taki sposób, żeby nie przeszkadzać innym w pracy. Kim jesteś? Nazywam się Stone i pracuję tu pod okiem mojego mistrza, Thorstena. Jak widzisz, mam pełne ręce roboty, więc jeśli to wszystko, to wiesz, gdzie jest wyjście. Tu my jestem na dworze. Mógłbyś podszkolić mnie w kowalstwie? Idź do miasta, jeśli szukasz nauczyciela. Tutaj ludzie są zarobieni pracą i ze mną nie jest inaczej. Jeśli do jutra nie skończę tych gwoździ, Thorsten będzie wściekły. Raz, dwa. Stary widzowie. Co słychać? Nieźle, ale szłoby jeszcze lepiej, gdybyś stąd poszedł. Dobra, to zawijam stąd. Pupę. Swoją drogą, jeśli chcesz, to za parę monet. Dobra, i jeszcze. Jak stać się silniejszy? Jeszcze sobie widzowie. Chcę być silniejszy. Ustawiłem wyciszenie, jakbym kurczę. Jakieś dźwięki były. Treningu przed tobą. Jesteś na dobrej drodze. Dobra, ja już mam wszystko. Zatrzymanie, wyciszenie. A trzeba sobie tutaj sejwika. Gigacox. Gigacox. Zapisuję. Dobra, widzowie. Idziemy dalej. Nie wiem jak będzie z jakością, jeżeli ten odcinek w ogóle będzie taki jakiś jakościowy paździerz. To sprawa wygląda tak, że ja po prostu zmieniłem sobie, słuchajcie, format nagrywania, więc to będę musiał ustawić. Tylko dlatego, że jeżeli wiem, że wypierdala mi prąd, no to fajnie by było, że nagrywam 20 minut, żeby to się nie usmażyło, to zmieniłem format. żeby odzyskać w razie czego nagrywanie. To wygląda jak ten chłop z RP. Jeszcze za mną? Pasterz. Kolego, nie widziałeś może barana?
Barona? No to jest dobra riposta. Co? Kolego, ja nie baran przecież. Ja człowiek, zupełnie jak ty. Jakbyś jednak gdzieś widział mojego zwierzaka, przyprowadź go proszę do mnie. Jak on wygląda? Myślałem, że żartujesz, myląc mnie z nim wcześniej. Jak owca, tylko ma rogi. Jedyne, co go wyróżnia, to ten ogromny apetyt. Bruz zawsze tarzał się w śmieciach i zjadał wszystko, co wpadnie mu pod nos. Parę dni temu zjadł nawet klucz do mojego kufra. Czyli nie dość, że nie przyprowadzimy mu tego barana, jeszcze zabijemy tego barana, żeby odzyskać klucz i mu zawinąć kurczę tego. Rzeczy ze skrzynki. Ty, a tu jest baron, to może on jest. To ty baron? Pewnie nie. Jest tu coś ciekawego, mogę mu zabić owce. No ale już widzowie, nie będziemy tacy, ja kocham zwierzątka. Nie zabijamy. Żartowałem. Gdzieś. Ale może się zorientować, więc nie teraz, przyjdziemy tu w nocy. Dobra, zgaduję, że może tu poszedł. Nowy wpis, baronek, czyli gdzieś tu jest. Pokaż, zaraz tu. Chłodzie zniszczone, ale nie widzę tu żadnych śladów bram. Powinien o tym powiedzieć pasterzowi. Chłopie, pewnie już w wilku jest. Jakimś. Ale słyszę chyba barana. Jakąś owcę, stara moneta. Kurwa, jest tu topielec. Ale dobra, nie wejdziesz tu, lamusie. Ja bym tam szedł, ale coś czuję, że to nie jest. Coś czuję, że w brzuchu topielca już jest ten baranek. Słuchaj, mistrzu. Coś ty się nie zorientował? Uszkodzony płot. Nie miałeś oglądać płotu, a szukać między topielcami i inne potwory? Za ciężkie palce mam. Jest głupi. Poszedł pewnie w inną stronę. No nie sądzę. Powiedziałem o zepsutym płocie pasterzowi, ale ten twierdzi, że baran musiał pójść w inną stronę. No, a ja twierdzę, że jak będę giga koksem, to tam pójdę i wezmę ten klucz, ale na razie nie mam na 100% żadnych szans. To jest moja stodoła. Jestem jej jedynym właścicielem. No, a przynajmniej od czasu, kiedy dobry pan Ramsey dał mi prawo do zarządzania. Pierwszy właściciel, niebity. Mogę zajrzeć do środka, o jaśnie królu? Płakał, jak sprzedawał. Nie zgadzam się. Nie wpuszczam do stodoły byle kogo. Dobra, i tak tam, kurwa. Mówię po raz ostatni. No, odejdź. Tam! To jeszcze jedno z tych nikczemnych stworzeń. Straż! Oto! Coś ty, kurwa, zgłupiał na łeb? No, przecież Jaszu ci się wpierdolił, to co miałem zrobić? Nie, zbugowana gierka. Ale, o, taki kozak jesteś teraz, tak? Ja ci, kurwa, dam. Poczekaj. No i da się kimnąć i ci na dupce. Na dupy. Już nie mam hapy, z zaskoczeniem ich chłop wziął. Ja mam kurwa spele, go za zamrożę i wykończę, widzowie. Już mnie wkurwił. Idę się kimnąć, mam tu Hacienta za friko. Łóżko. Kimam się do następnego poranka. We śnie czujesz się wypoczęty? Wiadomeks. Dobra. Taktyczny save, ale może nie teraz. Przy tym zrobimy save'a, bo coś czuję, że będę to 20 razy wczytywał. Chociaż wolę grać, tak wiecie, roleplay, nie? Ale jakbym teraz czytał, to się chyba nic nie stanie, nie? Raczej gramy tak, że... To jest on, nie? Dobra, save. Raczej roleplayujemy, że jak zginiemy, to raczej giniemy, ale no wiadomo, chcę kontynuować gierkę, więc... No jak zginiemy permanentnie, no to będę wczytywał, nie? Ale jak nas okradną, to zobaczymy. Ej, sorry widzowie, że tak... A nie, to jest ten, co ćwiczy. I sorry widzowie, że tego. Że tak późny odcinek, ale tak jak mówię, nie miałem prądu. Usmażyło mi się nagranie, plus dzisiaj wstałem i postanowiłem się trochę poleżeć w wannie, więc... Kurwa, wiesz co to? Ja tu mam, chłopie, lodową strzałę. Nie ma szans. Oś tu, kurwa. No, teraz ci się dostanie, bydlaku. Dobra, wszystko. Pograłeś. Dawaj, wyskakuj z sera, serze. Noża. Ja tu wchodzę, gościu, i mnie nie wkurwiej. Teraz jest moja stodoła. Masz tu coś ciekawego? Kufer!
A ja nie umiem za... Nigdy tego nie otworzę. No to nie mam tego przy sobie klucza. Dobra, przynajmniej zabiję mu trzy owce. Chodź tu. Co? Nie, no jak zostało zgłoszone przestępstwo? Przecież nie widział. Kamaz, nieuczciwa gierka, jeszcze raz czytam. Bo to już było, to był tak zwany... O, ale ładne. Holy shit. Nie, myślałem, że nie widzi, wiecie, muszę poznać jak gierka działa, nie? Normalnie to już teraz wiem i nie będę próbować zabić... jest tu owiec, chociaż pewnie jakbym grał solo, to bym to wczytywał 30 razy, żeby zabić tę owcę. Jedna owca. Ale i tak bym próbował. Ale się przydaje festem, przecież zatrzymaj. Jest kurwa, fest przydatny. Witam serdecznie, wydupcarz. Nie wiem czy jest warto marno... A nie, w sumie 15 golda kosztuje ta lodowa strzała, a ten oto to jakiś frajer jest. Tyk. Ciekawe, że mi się dostanie. Prosty nóż. Wyskakuj ze wszystkiego. Coś jeszcze masz do powiedzenia? Kurczę, tu jest skrzynka, więc w sumie może tu później powinienem przyjść, jakbym się znał na otwieraniu zamków. A może tu jest ten baran gdzieś? A nie, coś nie widzę. Co to za noc? A nie. A chyba się pogoda spierdoliła. A nie. I co masz teraz do powiedzenia, mistrzu? Tak myślałem właśnie. O, rdeścik polny, 3 golda do przodu. Git. Nim gadaliśmy, nie? Że on coś tak poszedł. Dalej, ale... Dobra. Jaszczur, niestety... Co się stało? Coś... Super. Mówię po modę. Przestań wchodzić do mojej... Oto. Ja pierdolę, czy ja za każdym razem, jak będę tu przechodził, to będę musiał ci nakopać do dupy? Ty, czy Jaszczur padł? Bo to jest bardzo ważne. On tu wybiegał, nie? A nie, to wtedy nam Otto nakopał do dupy, nie? Niestety, a ten jaszczur to by był przydatny, bo on pewnie w sobie ma ten kluczyk do skrzyni. Dobra, pobiegajmy tu. Zawsze w takich miejscach w Gothicu było dużo fajnych, ukrytych rzeczy. Jakieś spelki, jakieś coś by można było pozbierać. A tutaj każda moneta się liczy, bo ja nawet kurwa mapy nie mogę kupić na razie. Więc myślę, że można tutaj pozbierać rzeczy. O, widzicie? Skórzany mieszek. Mówiłem, to tak kurwa zawsze jest. Chodzisz sobie nagle skórzany mieszek. 10 monet, no już mam 36. Możemy kurwa kupić 3 Arnoldy. To już jest dobrze. Muszę trochę graficznie ustawienia zwiększyć, bo coś... jakiś render dystans albo coś takiego. Chociaż jest na maksa chyba. Ile się da tylko. No i tak bym chyba zwiększył delikatnie. Dobra, jakie mamy misje? Myślę, że może warto by było jakąś misję zrobić. Rupert powiedział mi o swoich obawach. No tak, musimy ogarnąć jakby miksturkę, ale nie widzę tu kogoś, kto by te miksturki sprzedawał, więc Wiktor powiedział, że dotrę do chaty Kurta, jeśli wychodzę z karczmy, skieruję się w lewo. Na pierwszym rozwidleniu ponownie skręcę w lewo. W stronę chat znajdujących się na rzeką. I na razie idziemy tu i tu jest, rozumiem, rozwidlenie, więc my... O, chrząszcze! Chłopie, a to najgorsze. Chrząszcze się kurwa nie da zabić, one są unzabijable, nie? Zobacz. Nie da się zabić chrząszcza. Kurwa niemożliwe w tej grze. Ja pamiętam, że chyba chrząszcza dało się zabić tylko i wyłącznie skopa albo coś takiego w tym Gothicu. A tu mamy w ogóle sterowanie z Gothica 1, więc jest dość takie koślawe, bym powiedział. Mogę to chyba zmienić, o ile się nie mylę. Znowu chrząszcz. Tu coś ciekawego leży? Nic, spokojnie widzowie, trzeba pozwiedzać trochę, poznać miasteczko. Ale zajebiście mi się podoba gierka Fest. Jest mocna, nie przeróbka, tylko kurwa modyfikacja. To wyglądają jak chaty nad rzeką, więc to całkiem istnieje spora szansa, że to tu właśnie miałem się udać. Która można zabić, ale chrząszcze są kurwa nieśmiertelne. Dobra, wiele grzyby. Grzyby dawały manę później. Może tutaj też będziemy mogli manę uzyskać z grzybów. Czy coś takiego, nie? Czy tam coś dawały, kurwa, te grzyby? Jak je jadłeś, to jakby coś ci permanentnie dawały w sumie. To warto byłoby je nie sprzedawać. Kuchnia. Usmażmy sobie mięso, bo chyba tego nie zrobiliśmy, bo tam... Fajnie jest ten przycisk wszystko tu. I nie muszę po kolei klikać, tylko usmażyłem 7 mięsa i wszystko jest w porządku.
No nie kradnijmy na razie, bo tutaj... Co tu? Przepraszam bardzo, co, tu jest kościotrów? Jako ozdoba kurwa domu? A czego ty tam szukałeś, he? Kogoś z kim mogę pogadać właśnie. Coś ty za jeden. Nie. Czyli z tobą nie pogadamy. Kurde! Czyli... Wara od mojej chaty. Ty to nasz wuj, czy kto? Ty szukasz czegoś, co można zwędzić i opylić na gorzałe, co? Ja znam takich jak ty. Arnoldzik. Nie mam zwyczaju kradać tych, którzy mi pomogli. Nie poznajesz mnie? Bo ja ciebie tak. Nie poznajesz mnie? Bo ja ciebie tak. Jestem Marvin. Brat Jorna. Twój bratanek. Skąd ty? O cholera. Niech cię kretoszczur popieści. Marvin! Jak tam staruszek się trzyma? To temat na dłuższą rozmowę. W takim razie pogadamy o tym kiedy indziej. A Jorn? Pewnie już dawno przerósł Gerta. Przybyliśmy razem na wyspę, ale został w karczmie u Wiktora. Nie za dobrze się czuje. A co z nim? W drodze do Silbach urządlił go krwiopijca. I właśnie w tej sprawie cię szukałem. Ej, niedobrze. Te skurczybyki potrafią zaleźć za skórę nawet największym twardzielom. Nie traćmy już więcej czasu i chodźmy porozmawiać z Jornem. Dobra, ale ja bym podkę alchemiczną potrzebował, bo nie chce mi się tu całować 7 razy. Halo. Pobyk. Za szybki. Przydałby się tu sprincik w wierce, mi się wydaje. Dobra, ja na szagę idę. Na szagę to jak coś to na skróty znaczy. Po wielkopolskiemu. Nie powinieneś teraz leżeć? Żeby wszystkie kości mi się zastały i żebym udusił się na tym strychu, musiałem na chwilę zejść się przewietrzeć. Dawno cię nie widziałem, wuju. Ja ciebie również. Kiedy to było? Ciekawe, czy są takie filmy Step Uncle. To, że gdy ostatnio cię u nas widziałem, byłeś o głowę niższy. Chyba muszę sprawdzić. No i miałeś na niej trochę więcej... Taki Uncle Fetish. Wybacz, że zjawiamy się tutaj tak niespodziewani. I nagle prosimy o pomoc. Spokojnie, chłopcze, jesteśmy rodziną. Sam Adanos uczył nas, że rodzina to rzecz najważniejsza. Niezależnie od wszystkiego, co by się z nią działo. Opowiadajcie lepiej, co tam u was na Londram. Jak czuje się staruszek? Pewnie nie chciał porzucić tej chorej kuźni. Co robi stary? A, masz. Nasz ojciec niedawno... Dwie opcje delegowe to jest kurwa najlepsza rzecz na świecie. Mieliśmy swoje spory i nieporozumienia, ale to był dobry człowiek. Nawet jeżeli to nic za bardzo nie wnosi, to jest... I wychować was na dobrych chłopaków. To jest takie wycie, że czujesz, że... Pozwoli zaznać mu spokoju. Że coś robisz w tych rzeczach, że masz jakiś realny wpływ na nią. Myślam się, że pewnie wolelibyście o tym nie rozmawiać. Najpierw wasza matka, teraz ojciec. Doprawdy przyszło nam żyć w niedobrych czasach. A jeszcze te wszystkie pogłoski o nadchodzących orkach. Też nie wierzę w te wszystkie ataki orków. Te niepogłoski orkowe naprawdę zbliżają się do Londram. Chyba to. To nie pogłoski. Orkowie naprawdę zbliżają się do Londram. To właśnie dlatego zdecydowaliśmy się uciekać z wyspy. Jesteś pewny? Nie. U nas we wiosce wiele osób mówi, że orkowie to wymysł myrtańczyków, którzy próbują w ten sposób strachem utrzymać swoją władzę. Ale nie rozmawiajmy już o tych wszystkich ponurych rzeczach. Dotarliście do Archolos w jednym kawałku. Możecie teraz zostawić przeszłość za sobą i zacząć tu nowe życie. Z pewnością chcecie udać się do miasta. Tam to dopiero można zarobić. Nie do końca w jednym kawałku. Wyruszenie do miasta byłoby najlepszym planem. Wyruszenie do miasta było naszym planem. A było. Ale jak pewnie możesz zauważyć, jestem w aktualnym stanie jedynie kulą u nogi Marvina. W takim razie musimy zdobyć coś, co pomoże ci z tym paskudnym urządzeniem. Potki. Więcej potek. Nie wiem, czy jest taka potrzeba. Powoli czuję się coraz lepiej. Daj spokój, Jorn. Znam maga wody, który mieszka tutaj w Silbach. Ostatnio nawet pomogłem mu z jedną sprawą. Na co dzień nie uprawia już alchemii, ale z pewnością wymyśli coś na twoją ranę. Marvin, może pobiegniesz do niego i poprosisz o coś na ranę brata. Ja tymczasem porozmawiam sobie jeszcze z Jornem i pomogę mu wejść po tych krzywych schodach w karczmie. Jasna sprawa. Dobra.
domaga wody, ale dotrzemy tam w następnym odcinku, moi drodzy, kochani widzowie. Zostawcie lajka, wpadnijcie na Twitcha, tam gigadymy dzisiaj i w ogóle sam gigadymy i cieszę się, że oglądacie tą serię i cieszę się, możecie napisać, czy coś poprawić, czy nagrywać w 2K, czy wolicie normalnie w 1080p. Chyba będę w 2K, bo widzę, że jest trochę miejsca jeszcze, które mogę spożytkować. Zużyte 70% karty graficznej. Tyle widzowie, wszystko. Trzymajcie się, miłego dnia, miłej nocy. Elo. Padajcie na streamy. Od jakiejś północy zawsze streamuję. Do 7 rano albo coś takiego.